Dla każdego kąta ostrego alfa wyrażenie takie jest równe. Czyli mamy co? Sinus do czwartej alfa plus sinus kwadrat alfa razy kosinus kwadrat alfa. Z tego wyciągnę sinus kwadrat alfa przed nawias i tu mi zostaje sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa. Tutaj jest jedynka trygonometryczna, czyli mam sinus kwadrat alfa razy 1, czyli sinus kwadrat alfa. Czyli odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. Dzięki za uwagę, zapraszam na kolejny film.